Witam serdecznie na święcie dzielnicy Viva Oliva, jedna z najbardziej klimatycznych, artystowskich dzielnic Gdańska, niezniszczona w zasadzie w czasie II wojny, więc oryginalna. Dzisiaj świętuje hucznie i niezwykle, ponieważ została zamknięta dla ruchu, przywrócona pieszym. Najważniejsza ulica Starej Oliwy, czyli Opata Jacka Rybińskiego, stała się deptakiem, po którym tłumnie przechadzają się mieszkańcy i przyjaciele Oliwy, a wzdłuż całej tej ulicy są stoiska artystów, rzemieślników, firm tutejszych, lekarzy, szkół wszystkich stopni, gastronomików. To święto pokazuje, co Oliwa ma najlepszego, ponieważ zdecydowana większość tych wystawców na co dzień pracuje w jakichś miejscach oliwskich. Święto ma pokazać całemu światu, że Oliwa jest pięknym miejscem, wartym odwiedzenia oraz że się w dalszym ciągu coraz intensywniej rozwija. Powstają nowe budynki mieszkalne, powstają budynki biurowe. Największe na północ od Warszawy centrum biurowe jest właśnie w Oliwie. Ciągle rozbudowuje się kampus Uniwersytetu Gdańskiego, powstają ciągle nowe firmy. Zatem jest to miejsce naprawdę ważne na mapie Gdańska, Trójmiasta i Pomorza. No jest również zoo przecież. No i parki, katedra, te sztandarowe punkty Oliwy, ale poza nimi też jest co odwiedzać, jest co zwiedzać. Mamy Gosputkę, historyczną nazwę, rzadko dzisiaj przypominaną, która też jest częścią Oliwy. No i właśnie na wysokości tej Gosputki mieści się wyjątkowa uczelnia, bo tylko taka w promieniu nie wiem ilu set kilometrów, czyli Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. Akademia z dużymi tradycjami, która z jednej strony propaguje zdrowy tryb życia i rekreację na różne sposoby, ale z drugiej strony wychowała całą masę mistrzów olimpijskich, mistrzów świata, więc zdecydowanie warto tam studiować i jest ona ważnym punktem Oliwy, nie tylko Gdańska. Także święto dzielnicy to jest pewien symbol. Nie chodzi o to, żeby sprowadzić tutaj najlepszych artystów świata, pokazać mieszkańcom i powiedzieć im: cieszcie się, konsumujcie, bądźcie bierni i oglądajcie, nam zależy na czymś zupełnie innym. Nam zależy na tym, żeby mieszkańcy dzielnicy byli aktywni, żeby to oni byli aktorami historii. Bądźmy aktywni, bądźmy aktorami i to aktorami pierwszoplanowymi. Nieważne co robimy, czy jesteśmy inżynierami, czy filozofami, czy sportowcami, czy kierowcami samochodów. W każdej dziedzinie możemy być dobrzy, możemy być aktywni, możemy być ważni.